No i witam Was serdecznie w kolejnym Q&A-owym odcinku. Bardzo mi to pomaga, ponieważ znowu pisałem książkę, przypomniałem sobie Wasze pytania. No tak pomyślałem, że można by też na nie odpowiedzieć po prostu na odcinku w formie... I będzie to tak jakby druga część poprzedniego filmiku z pytaniami i odpowiedziami. Także co to więcej gadać, rozpoczynamy. Karolina, kto Cię zainspirował iluzją? Będę bardzo oryginalnym człowiekiem i powiem, że widziałem w telewizji Davida Copperfielda, potem Maćka Pola, tak zwany polski Copperfield, no i te dwie trzeciej osoby chyba takiej już nie ma. Ale to właśnie te dwie osoby zainspirowały mnie do tego, że chciałbym najpierw, żeby tylko poznać, jak działa iluzja, no a potem z tego wyszło iluzjonista. Widzę, Gaja Adrian pisze, Tomek, możesz napisać o jakichś śmiesznych sytuacjach? Jeśli Ci się takie przytrafiły na Twoich występach przed mniejszą lub większą publicznością. Powiem szczerze, że to chyba osobna książka by mogła być. Było tego bardzo dużo. Praktycznie każda sztuczka, ale to każda, jaką prezentuję, raz, przynajmniej raz, gdzieś na jakimś występie się nie udała. To jest wpisane w nasze życiowe ryzyko zawodowe, że tak się może zdarzyć. Ale tak jak powiedziałem w wcześniejszym filmiku, nie jest tak, że ja się oburzam, że zawstydzę się. Ja uwielbiam się iluzjami mieć kabaret. Troszeczkę się też podśmiewuję z iluzjonistów. Znaczy nie konkretnych, tylko po prostu z tego typu człowieka, jakim jest iluzjonista. Po prostu podśmiewuję się troszeczkę z iluzji. A jeżeli chodzi o śmieszne sytuacje, teraz tak na szybko, to... Miałem taką nową asystentkę, która miała bardzo taką bujną, fajną fryzurę. Strasznie mi się podobała. Nie wiem jak to się nazywa, takie loki, tak, ale takie bardzo puszyste włosy. No i mam skrzynię do przecinania, gdzie potem w miejsce głowy, nóg i tak dalej wsuwam i noże, i tuby. I tam między tą tubą a tym otworem w skrzyni jest taka mniej więcej właśnie przerwa. I kiedy po prostu wepchnąłem tą tubę, to te włosów było tak dużo, zapomniałem, znaczy w sumie nie pomyślałem nawet o tym, żeby je spiąć. No i one wyszły tak jakby razem z tą tubą z tyłu. I po prostu to wyglądało no przekoszmarnie, tak bym faktycznie asystentce urwał głowę i gdzieś tam jeszcze jakieś takie włosy wiszą. No wtedy po prostu myślałem, że padnę. Na szczęście oczywiście nic się nie stało poważnego asystentce. Nie wyrwałem jej włosów, bo tego się na występie bałem, że ona wyjdzie z powrotem ze skrzyni bez włosów. Natomiast tak, no zdarzały się różne dziwne sytuacje. Jeszcze mam pytanie od przyjaciółki. Jaka była pierwsza sztuczka, której się nauczyłeś? Była to sztuczka ze znikającą wstążką. Taka pierwsza, moja poważniejsza sztuczka. Pamiętam, kiedy ten rekwizyt mi przyszedł. To właśnie była jedna z takich pierwszych poważniejszych sztuczek, jakie się nauczyłem. Można wspomnieć o miejscach, w których byłeś na przykład za granicą. To powinno zmotywować kogoś do spełnienia marzeń. Tak, ja wiem, że no, jestem po prostu marzycielem i marzenia trzeba spełniać, one same się nie spełnią. I no, występowaliśmy w Niemczech, we Francji, we Włoszech i jeszcze do tego było Bułgaria. Teraz na przykład ostatnio w weekend postanowiliśmy sobie razem z przyjaciółmi wyskoczyć na jeden dzień do Norwegii. 2,5 godziny samolotem, rano wylot, wieczorem przylot. Dzięki temu w temperaturze prawie 5-stopniowej wykąpaliśmy się w oceanie. Ludzie patrzyli jak troszeczkę na wariatów, bo wszyscy w kurtkach, w płaszczach, bo wiadomo, że tam zimno. No a my po prostu... No, być i się nie wykąpać, to tak nie można. Teraz mamy w planach wyskok na pizzę. Rano wylot, we Włoszech pizza włoska oryginalna i wieczorem przylot. Także jakby ktoś się chciał dołączyć, jak najbardziej. Jakie to uczucie, gdy chodzisz po mieście w swoim stroju do pokazów? No, zarąbisty przypał. Słuchajcie, nieraz jest tak, że po prostu jadę z jednego występu na drugi występ i nawet nie ma czasu, kiedy się przebierać. I w sumie czasami nie ma po co, bo po prostu przyjeżdżając od razu wskakuję na scenę. No ale jak to w życiu bywa, czasami trzeba albo zatankować, albo do ubikacji gdzieś tam na stacji wskoczyć, no i przyjeżdża taki jegomość w dziwnym stroju. Ja myślę, że ludzie myślą, że jestem po prostu chory psychicznie, jak tak chodzę. No chyba, że po prostu po mieście, gdzie mnie znają, tak jak na przykład tutaj w Żorach czy coś, no to nie jest żadne zaskoczenie, że ten znowu pajacuje i robi z siebie gwiazdę, także normalnie. Jak się przygotować do każdego występu? Jak warto wyglądać? No właśnie, jak warto wyglądać? I to jest pytanie nie do mnie, bo jakbym wiedział, jak fajnie wyglądać, to pewnie bym wyglądał fajnie.
ale to będzie taki temat też do książki, także spokojnie tam opiszę, jeżeli chodzi o przygotowanie występu. Może jakie to uczucie, gdy mam talent, wpatruje się w ciebie tak dużo osób, a przed telewizorami siedzi jeszcze więcej? To jest coś, czego do dzisiaj nie potrafię sobie wyobrazić. Kiedy byłem w trzecim sezonie, po raz pierwszy w Mam Talent, no to jeszcze była wielomilionowa publiczność, która to oglądała, no bo to była wtedy nowość, to było takie wow, teraz powoli to się robi taki taniec z gwiazdami, chociaż też czasami to obejrzę, ale nigdy nie mam czasu, żeby to oglądać w weekendy, bo w weekendy bardzo mocno pracujemy. Nie potrafię sobie wyobrazić, że tylu, ale to tylu ludzi mogło mnie oglądać, że jakbym miał ich postawić w jednym miejscu, na przykład te 6 milionów, że tyle ludzi mnie widziało, no mój mózg tego nie ogarnia, także, a że nie jest duży, no to nie ogarnia. Reakcja rodziny na twój pomysł na życie. Jak to moja mama mówiła? Zanim jeszcze to się wszystko zaczęło na poważnie, tylko się uczyłem sztuczek, to mówiła, żebym się zajął w końcu w życiu czymś poważnym. No, a ja chyba to źle zrozumiałem i z tych niepoważnych rzeczy zrobiłem poważne biznesy i życie generalnie. I to mi się podoba i nie zamieniłbym tego życia na żadne inne życie. Taką dostałem drogę powołania i sobie nią dumnie idę. No cóż, na dzisiaj koniec. Ja mam nadzieję, widzimy się za niedługo. Zobaczymy. Jeszcze nie jestem pewien, kiedy ten filmik będzie publikowany, także nie jestem w stanie odnieść się do tego, co się dzieje na kanale i w moim życiu, także to jest taki odcinek totalnie osobno z Q&A-em i tutaj też pod tym odcinkiem możecie pytać, pisać kolejne pytania, jeżeli coś wam po prostu nagle wyszło, o kurde, a tutaj, albo dopytać o to, o tamto, o sramto, no to można właśnie zrobić to w tym filmiku, można też dać, nie powiem tego, albo powiem, nie powiem, to są zdania podzielone, bo jak się nie mówi, żeby dać łapkę w górę, To ludzie nie dają, ale jak się mówi, żeby dać łapkę w górę, to ludzie dają, ale to jest przypał, żeby mówić. Więc zróbcie, co uważacie. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że się zobaczymy za niedługo. No i najważniejsze, dobrze, że jesteś. No i do zobaczenia znowu.